Witam Was bardzo serdecznie. Witamy Was bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Agnieszka i Ginady Wyduta. Jesteśmy w przepięknym parku, który nazywa się w języku hiszpańskim Manantial. Nie wiem, czy to jest nawet nie w języku Guarani. Manantial, czy oznacza z miejscowego dialektu z źródełko. Jest tutaj wiele, wiele źródeł, rzeczek wkoło, dużo różnych zwierzątek. Piękne miejsce. Zachęcamy, jak będziecie kiedykolwiek w Paragwaju, na południu, w Hohenau. Tak naprawdę Hohenau też się wymawia inaczej. Hohenau. Nie nauczyliśmy się. Piękne miejsce, którą prowadzi niemiecka rodzina. Państwo Bretzel. Bardzo, bardzo gościnni ludzie. Mają najlepszą pizzę w Paragwaju. Właśnie dopiero co zjedliśmy. Chyba widać po nas. Zadowoleni. Zrelaksowani. Było super, tak. Tak jest. Cześć, cześć. Witajcie, witajcie, kochani, z różnych miejsc. Fantastycznie, że jesteście. Bardzo się cieszymy, że jesteście. Dzisiejszy temat, jak widzicie, jest mega ciekawy. Ten, kto może już niech opublikuje to na profilu, będzie cudownie. Będziemy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy udostępnią tego live'a kolejnym osobom, ponieważ będziemy mówić o takim temacie, który... Ginady, jak ty to dokładnie nazwałeś? Ja to nazywam tak. Pokora? Pokora kontra pewność siebie, albo odwrotnie. Pewność siebie kontra pokora. No, wiecie, tak się pisze VS, tak jak występują bardzo często takie skróty w internecie. Innymi słowy, chcemy razem z wami zobaczyć, czy da się pokonać tą barierę bycia pewnym siebie, a jednocześnie być pokornym. Albo właśnie odwrotnie. Być pokornym, ale być bardzo pewnym siebie, tego, co się robi, swojej pozycji, swoich celów, swoich wartości i tak dalej. Jest to, myślę, że mega ważne. Kto z Was uważa, że to jest bardzo ważny temat? Jest nas na razie niewielu, mamy 36, co chwilę tak podłącza się. Nadal udostępniamy, osoba, ale wypiszcie, kochani, co o tym sądzicie? To jest dobre pytanie. Tak. Do Was, do co Was. Co sądzicie, tak? Czy pokora siebie powinno, no może pokorę. Pokora, pokorę tak. Siebie. Pokorę. Czy pewność siebie da się pogodzić z pokorą? Bo powiem Wam tak, to nieprzypadkowo jest podany taki temat, bo spotkaliśmy niestety na swojej drodze bardzo wiele ludzi, którzy są mega pewni siebie, aż do poziomu chamstwa i zero pokory. Albo odwrotnie, ludzi bardzo pokornych, którzy wręcz są wstydliwi w swojej pokorze, tak? I przez to są bardzo niepewni siebie. Jak znaleźć ten złoty środek, tak? Żeby być pokornym, ale jednocześnie być pewnym siebie. Da się, pisze tutaj Jolanta, da się, wymaga to jednak pracy nad samą sobą, tak? To jeszcze, jakie ma zdanie? Aneta Mazur napisała, witam, dziękuję za modlitwę za mnie, ma ona wielką moc i od razu poczułam jej siłę. Dziękuję jeszcze raz. Ale cudowne. Anetko, pozdrawiamy Ciebie bardzo gorąco. Kochamy Ciebie i będziemy modlić się dalej. Bardzo dobrze, ciekawy temat. Jak cudownie, że mogę spędzić z Wami kolejny wieczór. Monika Gelert, Monisiu, również pozdrawiamy. Uściski dla Ciebie. Uściski witamy serdeczne. Tych, którzy są na połączeni z nami po raz pierwszy, tych, którzy są z nami cały czas. I znowu tu jest to, powitajcie, to bardzo ważny temat dla wszystkich. Dziękuję, moderatorko, też tak myślimy. Monika Gelert, wydaje mi się, że można to pogodzić. Trzeba dalej znać swoją wartość. Magdalena tak. Buczyńska. Super. No i Katarzyna Wioleta Maszczyk. Temat priorytetowy, uważa, tak? Tak, tak. Pozdrawiamy Was wszystkich jeszcze raz. Dużo osób już znowu nowych doszło. Także dla wszystkich nowych, słuchajcie, witamy Was. Witamy Was przede wszystkim, tych wszystkich dochodzących nowych teraz ludzi. Skąd jesteście? Napiszcie, z jakiego kraju, z jakiej miejscowości. Fantastyczne jest to, że słuchajcie, o takich live'ach łączymy od Kanady po całą Europę, UK. To jest naprawdę fantastyczne. Polacy są wszędzie, polskojęzyczni ludzie lub też właśnie, nie tylko właśnie Polacy, czy osoby, są które... przede wszystkim Polacy. No, chociaż powiem Wam tak, że no, już ostatnio teraz nie. Już coraz nie? Częściej dostajemy prośby, a raczej pytanie, a czy będziemy prowadzić live w języku angielskim, albo w języku rosyjskim, albo nawet w języku hiszpańskim. No powiem Wam tak, będziemy. Myślę, że będziemy prowadzić live w różnych językach, ale w tej chwili mamy bardzo poważne zadanie, misję, żeby poprzez nasze live i poprzez naszą wspólną z Wami współpracę, uważam, że to, co my wspólnie robimy, bo dzięki Waszym udostępnianiom te tematy docierają do wielu ludzi. Do wielu ludzi i sami wiecie o tym, że bardzo często powodują, że ludzie zaczynają myśleć.
że ludzie zaczynają analizować. Włoski wchodzą. Wiatr sprawia, że mój mąż kiedy mówi, je moje włosy, właśnie tak? Słuchajcie, no u nas jeszcze jest cudowny dzień, piękny, jak widzicie, słoneczny. Dzisiaj jest 29 stopni w Hohenau, w Paragwaju, skąd nadajemy. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, robimy serducho, ja nie mogę teraz, bo mam właśnie komórkę. Też udostępnię tego live'a w tej chwili, ale wy też jak możecie udostępnicie, zanim jeszcze zaczniemy. Witamy z, właśnie z różnych krajów, to jest niesamowite, nawet Essen, Niemcy. Tu jeszcze napisała Anetka Mazur, że super temat, Agnieszko, popłakałam się. Anetko, jaki temat dokładnie, co ty oglądałaś? To powiedz, czy to dzisiaj, czy to było wczoraj, który to był temat. Będzie super. Wow. Bernarda Agnieszka Klara. Trafiłam do was na YouTube już dawno temu, jeszcze właśnie na YouTube i jestem za to bardzo wdzięczna Bogu. Wow, super. Super. Ja udostępniam. Aguśka będzie udostępniać teraz ten live do naszych znajomych. Ja chciałam z wami podzielić się historią tego człowieka, który założył to miejsce. W ogóle w Paragwaju jest dużo niemieckich rodzin. W ogóle to jest taki niesamowity kraj, ponieważ są to rodziny, jest to kraj otwarty bardzo dla ludzi z zewnątrz. Są to kolonie japońskie, kolonie koreańskie, ukraińskie. Polaków bardzo mało, są Polaków w Paragwaju bardzo mało. Bardzo dużo Niemców, Szwajcarów, Holendrów. Troszeczkę spotkaliśmy Anglików, bardzo mało, ale dużo Niemców. Dużo Niemców w tej części Paragwaju, gdzie jesteśmy, dużo jest Niemców. To również dlatego, że kiedyś za czasów chyba I wojny światowej tutaj i drugi chyba też częściowo tutaj rządził dyktator, który był Niemcem, tak? A poza tym to był kraj, gdzie ludzie po prostu, którzy czuli się niekomfortowo u siebie gdzieś w swoim kraju, w swoim kontynencie, przyjeżdżali tutaj. To jest kraj również, w którym pogoda przyciąga, prostota życia i tak dalej. Ale to jest akurat rodzina niemiecka, których już jest w trzecim pokoleniu, tak, tutaj. Czyli dziadkowie, ojcowie i pradziadkowie, tak, którzy byli tutaj. I słuchajcie, my w tej chwili jesteśmy na terenie parku, który łączy ponad 250 hektarów. Część jest taka zagospodarowana, jak tutaj baseny, ładnie tutaj. Nie wiem, czy internet nie pociągnie wszędzie, żeby wam pokazać. Tutaj są też takie pewne... Takie mini zoo, coś takiego, tak? Można tutaj zrobić przejażdżkę. Może trochę obrócimy, co? A nie, później. Chociaż troszeczkę. Później, dobra. Słuchajcie, to są w ogóle zabytki takie. Można znaleźć tutaj takie samochody, które w Europie stałyby w muzeum i byłby rarytasem, to one tu jeżdżą i to są w bardzo dobrym stanie. I właśnie rodzina Bretzlów, oni są niesamowicie, 13-14 lat temu przeprowadzili się tutaj do Hohenau i zaczynali swój mały biznes od tego, że dowozili dzieci do szkoły. No zobaczyli, że tutaj dużo szkół jest, z transportem jest licho. Dowozili dzieci do szkoły, od tego zaczynali. I słuchajcie, trudno uwierzyć, że dosłownie w 14 lat zbudowali potęgę, bo tutaj za nami tam jest hotelik, tak? Niewielki, ale jest, tak? Widać? Widać? No, troszeczkę widać, troszeczkę nie widać. Tak, chyba widać. Tak. Mhm. Hotelik, tak? Oni dobudowują teraz ten basen hotel. Basen jest nieczynny. Basen, tutaj jest mały basen, który za nami jest czynny, duży basen rolniczy, bo jeszcze nie jest tutaj lato, tak? Dalej budują tam hotel, sala weselna, stadnina koni, co tutaj jeszcze jest? Korty tenisowe, korty, te place do grania piłki nożnej, siatkowej. Dalej chyba golf przygotowują. No bardzo dużo, tak? I zaczęli od zera totalnie. 250 hektarów, tak, parku, biorąc pod uwagę, że hektar tutaj w tym rejonie akurat, w tej chwili, tu hektar kosztuje w granicach 100 tysięcy euro. Możecie sobie wyobrazić, bo to jest bardzo dobry rejon. Tu akurat jest bardzo dobry rejon. I wyobraźcie sobie, jak to się stało. Pokora i duża pracowitość tych ludzi. Pokory i duża pracowitość, pewność siebie, wiedzą czego chcą, wiedzą co robią, umiejętnie prowadzą inwestycje, umiejętnie prowadzą rozmowy. I słuchajcie, kiedy po raz pierwszy przyjechaliśmy tutaj, to wyszedł do nas otworzyć bramę człowiek ubrany, taki młody człowiek ubrany w taki zwykły kombinezon roboczy, zresztą zabrudzony, widać gdzieś pracował bardzo ciężko i widzę, że miał taką postawy, żeby usłużyć, taki, no wiecie, jak to, dobry pracownik, tak? I wiecie co? Później dowiedzieliśmy się, że to jest syn właściciela. Nie jest żaden pracownik, tak? Po prostu syn właściciela. Byliśmy zdziwieni, bo zazwyczaj, słuchajcie, my spotkaliśmy bardzo często
w Europie przede wszystkim, tak? Że ludzie, którzy doszli do jakichś pieniędzy, oni uważają się za takich, wiecie, musicie dorosnąć, żeby do nas tutaj dojść, żeby z nami przy stole posiedzieć. Jak spotkacie tego człowieka tutaj na terenie, nigdy nie rozpoznacie, że to jest właściciel, biorąc pod uwagę jego zachowanie, tak? W sensie nie wyróżnia się dumą, pychą, nie daje tobie znać, niezależnie od tego, czy ktoś podjedzie tutaj drogim samochodem, a przyjeżdżają, czy ktoś przyjdzie na piechotę, czy ktoś przyjdzie do bogato ubrany, czy biedno ubrany, czy ktoś zamawia dużo dań, mało dań, czy będzie, nieważne. I to jest postawa, słuchajcie, którą ja uważam we wschodniej Europie, w centralnej Europie ludzie powinni przejąć. Tak? Przejąć, ponieważ bardzo często to zauważyłem, może Agusia, o tym masz inne zdanie, zaraz zobaczymy, że w Polsce też ludzie, którzy dochodzą do jakichś tam pieniędzy, mają taką pogardę. Znaczy, widziałem filmiki nagrywane przez niektórych takich ludzi, którzy mają w głosie pogardę do tych, którzy jeszcze nie dorobili się tego. Do tych, którzy gdzieś tam są, wiecie, na marginesie, takie, wiecie, no, co ja będę z nimi rozmawiał. Mieliście coś takiego? Spotkali się? My spotykamy się to bardzo często, tak? Spotykaliśmy w Europie. Tutaj akurat nie widzimy tego. W Stanach Zjednoczonych, słuchajcie, zresztą widzicie, to jest taki kraj, Stany akurat, gdzie na przykład zewnętrzna część tego, jak człowiek żyje, wcale nie odzwierciedla jego stanu. Może podjechać bardzo bogatym samochodem, okazuje się, że to jest samochód. Zresztą wszystkie samochody tam, prawie wszystkie są na kredyt, tak? I to bardzo bogate limuzyny i takie samochody takie sobie, tak? No. W związku z tym, skąd to się bierze, jak myślicie? Skąd bierze się brak pokoru ludzi? Takie pytanie do was. Świetne pytanie. To jest bardzo ważne. Myślę jednak, że faktycznie największy wpływ mają jednak rodziny. Rodziny od jeszcze wychowania, gdzie generalnie rzutuje no po prostu to, jakie są stereotypy w rodzinie, prawda? O tak. Ludziach, którzy się wzbijają po prostu w jakąś ponadprzeciętną przeciętność finansową. I ja pamiętam, jedynie mogę to, co określić, to, co pamiętam też z mojego dzieciństwa. Na ile to było właśnie gdzieś takie podzielone, tak? Podzielone. Byli ludzie, którzy byli tacy autentyczni, normalni, ale z drugiej strony byli też i tacy, którzy właśnie wbili się w tą pychę, czy byli niedostępni. Na przykład pamiętam, jak dziś, jak zadzwoniłam do jednego z członków mojej rodziny, zaczęłam rozmawiać z nim o biznesie, to do momentu, gdy zaczęłam z nim rozmawiać o biznesie, to jeszcze w miarę normalnie mnie traktował i to moja rodzina, tak? Człowiek był wtedy bardzo wysoko zamężny, bardzo zamożny i bardzo wysoko postawiony. Natomiast w momencie, gdy zaczęłam z nim rozmawiać o biznesie, to ja dla niego, to było ponad 10 lat temu, ja dla niego, on założył, że jestem mały pionek po prostu w biznesie. Jak zaczął mnie traktować, to myślałam po prostu, że rozmawiam z jakimś gburem. Po prostu strasznie, to było coś strasznego i z takim wręcz nutą sarkazmu, wyśmiewania, etc. To co dopiero obcych ludzi, tak? Obcy ludzie. Myślę, że to jest po prostu tak, że... Aha, przepraszam bardzo, w kamerkę to już użyłam. Dodam jeszcze, że to jest tak, że to jest niezależne nawet od tego, czy człowiek jest jakimś wierzącym człowiekiem, uważa się za wierzącego, czy nie. To jest kwestia pewnych założeń, pewnych nawyków myślowych i pewnych nawyków emocjonalnych, że jest jakby też taka typowa właśnie zaraza w mentalności, gdzie ludzie nawet nie wiedzą, że chorują. Po prostu. To jest tak przyjęte, tak normalne, że można kogoś objechać takim tonem z góry i tyle, tak? I on jest w porządku, tak? Natomiast myślę, że to jest... Najgorsze jest to, żeby się na to właśnie... Że dużo ludzi się na taką postawę godzi. Nie powinniśmy się godzić. Wiesz, co ja zauważyłem, że bardzo często to... Ten fakt akurat dotyczy młodych ludzi. No szczególnie akurat takich... w moim przypadku to był starszy człowiek, że mógłby być moim tatą. Ja wiem, akurat ja znam tego człowieka, ale ja zauważyłem, że dużo młodych ludzi, którzy mają taką pogardę, tak, do osób, które są mniej zamożni, albo do osób, które wyglądają, bo to pozory mylą, słuchajcie. Tak. W Europie, szczególnie w wschodniej Europie, sytuacja jest bardzo różni się od tego, to spotkaliśmy w innych krajach świata. Tak. A wiecie dlaczego? Kiedyś zadawałam sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie, i to słuchajcie, kiedyś mieszkaliśmy w Kijowie przez 3,5 roku, ja prowadziłem tam firmę, Agusia też później założyła swoją firmę, ale ja byłem dyrektorem z ramienia polskiej firmy, które zakładaliśmy tam filię.
I powiem wam taką rzecz. Kijów, miasto, stolica Ukrainy, gdzie odjedziecie 100 km w głąb i zobaczycie po prostu XIX wiek. Czasami, nie chciałbym tutaj w żadnym przypadku obrażać Ukraińców, ale czasami można zobaczyć po prostu totalny brak cywilizacji, chatki po chatka, tak? I totalną biedę. To samo dzieje się w Rosji, tak? I słuchajcie, co zauważyliśmy? W mieście jeździ strasznie dużo bardzo drogich samochodów. Samochodach o wartości 200-300 tysięcy dolarów. Na przykład w Polsce w tamtym czasie to był 2005 rok, tak? W Polsce ja w Warszawie widziałem dwa Hammery, tak? Gdzieś tam na ulicach, no i w salonie, tak? A w Kijowie to na jednej ulicy w przeciągu dwóch godzin, godziny nawet, mogli się spotkać z 10. I to takich wypasionych. Mówiąc o takich markach samochodów jak Bentley, Lexus i tak dalej, z tych najbardziej prestiżowych marek, Maserati, Ferrari, możecie spotkać tam bardzo dużo takich samochodów. I co jest najciekawsze, że ludzie również ubierają się w bardzo drogie markowe ciuchy i to wcale nie ci najbogaci również. Tak, tacy ludzie, którzy żyją na pensję i bardzo często także jedna pensja wystarczy na jedną parę butów i kupują tam parę butów. Paranoja, tak? Ja kiedyś zacząłem zadawać sobie pytanie, skąd to się bierze? Ja nie mówię o tym, żeby tak jak Amerykanie chodzić do sklepu w piżamie i to niewyprane. Nie mówię o skrajnosie, ale skąd co się bierze? Tak? Coś takiego, że ludzie, którzy dorobili się czegoś, których stać na rzeczy nieprzeciętne, takie zabawki, tak? Dlaczego oni próbują swoją postawą gardzić tymi, którzy przynajmniej to, że nie dorobili się, być może dorobili się, ale zewnętrznie tak tego nie okazują. I wiecie, moja odpowiedź była taka, może was będzie inna, ale zadaliśmy pytanie, czekamy na odpowiedź, tak? Tutaj Lucynka napisała. Ludzie tak, myślą, dużo osób komentuje. Że super. Coś, że są czymś lepszym, jak mają więcej pieniędzy, brakiem poczucia własnej wartości. To jest coś, tak? Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważny wątek. Jeśli coś przychodzi w trudzie i znoju, to jest pokora i szacunek. Jeśli coś zdobywamy nieuczciwie, to jest buta i arogancja. Też zgadzam się z tobą, że ma to miejsce, Zdzisławie, tak? Z braku poczucia wartości własnej. Kinga też pisze, tak? Edytka, a ja chodzę w spodniach dresowych i nie w szpilkach. Na przykład. A o co chodzi? Wiele książek. Chodzi o to, skąd bierze się brak pokoru ludzi, którzy dorobili się fortuny, nie albo, wszystkich, tak? Tak, albo nawet chociażby, bo w zasadzie my dzisiaj nie chcemy mówić tylko i wyłącznie o tych, którzy są zamożni lub niezamożni, tylko o sytuacji, że pokora i pewność siebie, właśnie, czy one mogą iść w parze, czym się one powinny charakteryzować, prawda? Tak. I czy właśnie nie powinniśmy wszyscy i ci, którzy mają mniej, ci, którzy mają więcej, nie powinni zbalansować, właśnie zachować tego balansu, harmonii pomiędzy pokorą wobec Boga, siebie samego, wobec ludzi i zarazem pewności siebie w tym, co robią, w tym, dokąd zmierzają oraz tym, że są stanowczy i nie ustępliwi wobec ludzi, którzy wchodzą im na głowę, prawda? Bo nieraz jest tak właśnie, że właśnie to jest bardzo potrzebne. W tej pewności siebie to też nie może być zadufania i o tym też dzisiaj mówimy. Słuchajcie, piękne komentarze dajecie, naprawdę. Mogę tu przeczytać, słuchajcie, parę komentarzy. Tak, cudowne komentarze, tak? Super. Beatka mówi, do pieniędzy należy mieć szacunek. Słuchajcie, ktoś mówi tak, pieniądze należy używać, a ludzi kochać niż na odwrót, tak? Ale tutaj napisał Dawid, tak? Chcą się dowartościować. Ktoś też pisał, że brak poczucia wartości. Beata pisze, wynika to z braku źle rozwiniętej sfery psychicznej i duchowej. Zgadzam się. Może być pewnym siebie i szanować innych. Trzeba nawet, tak? Dominika. Ludzie, którym łatwo przychodzi, bo rodzice lub kompleksy, wtedy nie czułem pokory. Pokażałem innych, próbuję dowartościować się kosztem innych. Mm-hmm. Za lekko im przyszło, Robert powiedział, tak? Mniejszą wiedzę, tym większe jego ego i odwrotnie. Czasami tak również działa. Mogą mieć w parze, mówi Katarzyna, jeśli za zarabianie pieniędzy nie jest celem. No właśnie, właśnie, to jest bardzo ważny moment. Kiedy nie sam pieniądz jest celem, tylko pieniądz jest instrumentem. Masz cele w życiu, do których potrzebujesz narzędzi. No, w tym przypadku mówimy o pieniądzach, tak? I pieniądze traktujesz instrumentalnie. To jest, czy masz w tej chwili w kieszeni 1000, czy 10, czy 100, czy milion,
to wtedy nie ma znaczenia, tak? Bo to nie zmienia twojego nastawienia do ludzi, do siebie samego, bo nie po to je zarabia, żeby się dowartościować, rzeczywiście. Ale wiecie co, kiedyś zauważyłem taką rzecz, że szczególnie w krajach dotkniętych kiedyś komunizmem, właśnie tym ustrojem myśli komunistycznej, w tych krajach bardzo często widzimy właśnie ten wątek. I wiecie co, to Bata chyba napisała, że kwestia źle rozwinięte sfery psychologicznej i duchowej, tak? To powiem wam taką rzecz, zgadzam się z tym, ponieważ przez lata, przez dekady u ludzi było tępione, wypalane, niszczone wszelkie poczucie duchowości. Wartości, prawdziwe wartości duchowe, tożsamości w Bogu, bogactwa Bożego. Tak, były zastępowane na jakieś górnolotne hasła pisane na transparentach, które próbowały jakby zbudować, no przecież nie były złymi, zbudować człowieka, ale tak naprawdę podłechtać jego ego. To było takie, wiecie, daleko idące działanie filozofów, psychologów komunistycznych i słuchajcie, im się w pewnym stopniu udało to dokonać, bo w kilku pokoleniach zostało wypalone, wyniszczone prawdziwe poczucie wartości. Dokładnie. Że ona nie polega na tym, gdzie się narodziłeś, nie polega na tym, czy masz MGR przed nazwiskiem, czy nie. Nie polega na tym, jaki zegarek na ręku nosisz, jakim samochodem podjechałeś i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ponieważ ona jest cały czas w tobie. Ta wartość po prostu w tobie jest. I powiem wam więcej, wiecie? Kiedyś słuchałem wykład pewnego człowieka, nie pamiętam jego nazwiska, on mówi, że wiele ludzi doskonale, może tak, nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, że prawdziwa moc polega na tym, że możesz służyć innym. Im więcej masz tej mocy, im więcej masz możliwości, tym więcej służysz. Rozumiecie to, tak? Czyli im więcej masz zasobów i środków, żeby pomóc innym ludziom, i to od strony wiedzy, doświadczeń i od strony pieniędzy tak samo, ja nie mówię o tym, żeby rozdawać pieniądze na prawo, na lewo, tak? Tylko mówię o tym, że im więcej ty masz zasobów w swoich rękach, którymi dysponujesz, to w tym momencie masz możliwość większej ilości ludzi służyć. Ale to uwaga, to nie jest na tej zasadzie jak w filmie Spielberga Lista Schindlera, kiedy właśnie Schindler mówił do tego oprawcy nazistowskiego, próbując go w jakiś sposób podejść, że słuchaj, moc, kiedy możesz przebaczyć, nie ukarać za to, co człowiek zasłużył, tylko przebaczyć. I tamten człowiek przebaczał, nie zastrzelił, budując swoje ego. My nie mówimy o tym momencie teraz, prawda? Tylko mówimy o robieniu tego w pokorze. No właśnie. Właśnie. I to słuchajcie, też dochodzimy do tego kolejnego pytania. Mianowicie chcemy wam rzucić też takie pytanie. Czym się różni pewność siebie od dumy? Pewność siebie od zarozumiałości już. Od takiego wywyższania się. Czym się różni ta pewność siebie, która jest niezbędna do tego, żeby odnieść w czymkolwiek sukces, od właśnie tego, czy co jest dumą, co jest ego, co jest właśnie zarozumiałością. Jak sądzicie? Jak sądzicie? Dobre napiszcie. Pytanie. Bardzo dobre pytanie. Ludzie uważam, że w ogóle dzisiaj powinni definiować tego typu różnice. Bardzo często mylone jest to. Jeżeli ktośkolwiek w życiu nie osiągnął jakiegoś sukcesu, to on nie do końca nawet sobie zdaje sprawę z tego, czym jest pewność siebie. Taka prawdziwa, zdrowa pewność siebie. I na odwrót, tylko ci, którzy do czegoś w życiu doszli, jakiś osiągnęli sukces, potrafią też odróżnić właśnie pewność siebie, która dała im możliwość między innymi dojść tam, gdzie doszli, no ale nie kosztem ludzi, nie kosztem, prawda, tego, że duma, właśnie zarozumiałość czy pycha wręcz spowodowała krzywdę sobie i innym. Właśnie, gdzie jest ta granica? Pewność siebie, a pycha to dwie różne rzeczy. No właśnie, dokładnie. Więc w czym jest różnica? Albo pokora to bardzo pisze. Rzadka cecha ludzka. Maria Mlak. A Kinga pisze, ale taki człowiek nie pomaga, bo pomoc tylko po to, żeby zauważyli jego pomoc. Taki człowiek buduje swoją wartość na rzucaniu chłopów. No właśnie, człowiek, który nie ma pokory. Dokładnie. I jest
dobry i nawet rozdaje pieniądze czasami, właśnie tak jak powiedziała Kinga, rzucając pospólstwo gdzieś coś tam z góry jako chłapy, my nie mówimy o czymś takim. Bardzo często ludzie mówią tak, jak ja już będę bogaty, to ja będę pomagał. Teraz nie jestem bogaty, to nie pomagam. To powiem szczerze, tego typu postawa nie zmieni się. Ona tylko jeszcze się pogłębi. Czyli jeżeli nie masz tej w sobie wypracowywanej cechy i chęci, pragnienia służyć innym ludziom, to kiedy będziesz miał pieniądze, a nawet będziesz pomagał, to właśnie to jest po to, właśnie jak Kinga powiedziała, po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Tak, świetnie Kasia napisała szlas. Kasienko, pozdrawiamy Ciebie, kochani, kochana specjalnie od nas. Pozdrowienia. Zarozumiałość to but na pewność siebie. Hardość, zarozumiałość często jest połączona z lekceważeniem innych, z impertynenckim, zuchwałym zachowaniem się. No więc właśnie, jak ktoś, słuchajcie, jest i potrzebuje pracować nad pewnością siebie, albo jest pewny siebie, to niech nie przekracza tej granicy tego właśnie, co tu jest, co Kasienka też napisała, co jest oczywiste, że właśnie taka pycha wręcz, czy duma, krzywdzi siebie i innych, ponieważ stawia w takiej wręcz pozycji wyższości siebie, swojego zdania, czy swojego po prostu przekonania, czy swojej nawet osoby, statusu swojego wobec innych ludzi. Wywyższanie się, tak? Jest w ogóle czymś, co jest w Biblii napisane, że duma chodzi przed czym? Duma chodzi przed upadkiem. Albo więc przed jeszcze większą dumą, a później upadkiem. No dokładnie, ale zawsze kończy się upadkiem. Więc jeśli ktokolwiek jest pewny siebie, to wspaniale, bo nasza tożsamość w Bogu może naprawdę dać nam pewność tego, kim jesteśmy, jakie mamy bogactwo od Boga, jakie mamy dary, jakie mamy naprawdę zasoby, żeby realizować się według planu Boga. Gdzie Bóg powiedział, że mój plan dla was to progres, to błogosławieństwo, to rozwój. Amen. Natomiast ludzie często, już nie mówię teraz o chrześcijanach, generalnie ludzie, właśnie tym bardziej ludzie, którzy nie znają do końca Boga, nie znają być może nawet wartości, które powinny być zawsze taką ochroną dla nich. Idą o krok dalej, niestety z pewności siebie, po kolei wszystkich oczywiście, jak pionki, tak, wykluczają ze swojej gry, ponieważ oni są, mają monopol na zrozumienie, oni są najlepsi, oni mają wyniki, etc. Jeśli takiemu dać jeszcze sukces w jakimś momencie, który on nawet wypracuje własnymi rękami. Słuchajcie, oni są niedostępni dla innych i to jest straszne, jak oni krzywdzą ludzi. To jest poniżanie innych jest naprawdę tak częste. Ja często słyszę akurat w rozmowach z innymi ludźmi, słuchajcie, podam jako przykład, w firmach, w biznesach, właśnie tak jak to napisała przed chwilą jakaś Monika, gdzie jej chyba siostra Monika, tak, pracuje u najbogatszego człowieka we Wrocławiu jako księgowa w takich warunkach, że i za takie pieniądze marne, że serce się kroi. Słuchajcie, dokładnie mam te same przykłady. Wielu ludzi mi po prostu mówiło, że spotkało lidera jakiegoś przedsiębiorcy, biznesmena i się okazało, że zostali zlani po prostu zimnym, lekceważącym, poniżającym zachowaniem się tej osoby wobec nich. Ja pytam, gdzie, no to jest człowiek sukcesu, znany bardzo, jeden z drugim, trzecim, znany, majętny. I po prostu pozwól, idą... że ciebie, przepraszam, nie zgodzę się z tobą. Jak bardzo często się zgadzam, teraz się nie zgadzam. Powiem ci, w czym się nie zgadzam? Ja opowiadam historię. A to powiem historię, nie zgadza się z definicją. Ale jaką definicją? Bo to nie jest człowiek sukcesu. To jest człowiek, który posiada pieniądze. Dużą ilość pieniędzy. Okay. Zgromadzonym kosztem tego, że wiele, wiele ludzi zostało skrzywdzonych. Tak. Bo pozwolili sobie na to, to też inna sprawa. Pozwolili sobie na to, tak? Bo nikt na ciebie nie wsiądzie, nie ubierze na ciebie siodła i nie będzie mówił wio, jeżeli sam na to nie pozwolisz. I żadna sytuacja, żadna trudność nie powinna sprowadzać człowieka, bo tutaj również jest postawa osób, które są skromni, bo pokora, skromność, to są cechy równoważne, tak? Idą w parze. One nie powinny ludziom, które właśnie jak siostra twoja, pozwalać na to, żeby one, na nich ktoś jeździł. Bo to jest ewidentne jeżdżenie na kimś. To jest wykorzystywanie. Wykorzystywanie, tak. To jest totalne wykorzystywanie. Nawet nie mówi się tylko o sumie pieniędzy, które się zarabia, ale bardzo często razem z sumą, które się płaci pracownikowi, którego się lekceważy, jest po prostu totalna pogarda. Człowiek jest traktowany gorzej niż koń, który stoi w stadninie, do którego jest przystawiona osoba, która musi dbać, pielęgnować, myć do weterynarza i tak dalej. Inwestuje się ogromne sumy pieniędzy w takiego konia.
o wiele więcej niż w pracownika, który jest pewnym, no brzydko to nazwę elementem w Twojej firmie, ale jest częścią Twojej firmy, dzięki czemu Twoja firma się rozwija. Otóż to. Tak? Ja kiedyś powiem tak, jak ta kiedyś zdrowa pracowałam... współzależność, tak? Powoduje, że ta pewność Ciebie jest oparta o zespół, który masz, nie? Tak. Właśnie, a nie o zarozumiałość. Super. Okej? Okay? Chcesz coś powiedzieć? Tak, tak, to wszystko. Tylko o, chciałem... sorki, przerwałam Ci. Nie, to po prostu ja Ciebie przerwałam, bo mówię właśnie o tym, że ten człowiek tak naprawdę nie jest człowiekiem nie sukcesu. Nie jest człowiekiem sukcesu, tak. Po prostu posiada dużą sumę pieniędzy. Marta Tadarowicz pisze, pokora jest to umiejętność okazania wdzięczności za to, co się ma, natomiast duma to złudne poczucie bycia lepszym. Daniel Janiak, co dajemy, to dostajemy. Uczymy się pomagać, bo pomagamy sobie samym. No ciekawe. Janusz Panek, pycha. Tak, dokładnie. Magdalena Zalech, pewność siebie ma podwaliny w wiedzy i doświadczeniu, a zarozumiałość to najczęściej pycha. Świetnie to opisałaś, Madziu. Pozdrawiamy Ciebie, kochana, bardzo. Nasza kochana Magda z Łodzi, Magda Zalech. Bardzo fajnie to ujęłaś. Tak, dokładnie się zgadzam z tym, współpracę. Nie wiem, jak mój Gennady, bo dzisiaj może się nie zgadzać. Robert Watowski. Zapomniał wuj, jak cięcie był, jak tylko podniesie się status. No niestety, często tak właśnie jest. Szybko się zapomina i leci się z pewności siebie właśnie w dumę. Niestety przekracza się tą granicę. Pokora, Kasia pisze, Wioleta Maszczyk. Pokora z pewnością siebie się łączą. Pewność siebie to świadomość swojej wartości, ale nie sztuczne wywyższanie się, czy chwalenie własnymi dokonaniami, co jest brakiem pokory i fałszywą pewnością siebie. Super. Kasia, rewelacja. Te definicje trzeba normalnie do książki wziąć jako cytat, naprawdę. Bo one są z życia wzięte. One są wzięte z życia. Powiem wam, że kiedyś tak analizowałam kilka postaci. Co się stało? Kilka myślałem, że tutaj synek na siedzi, widziałem to. Macha nam ręką. Witamy Ciebie, synuś. Zastanawialiśmy się nad kilkoma postaciami bardzo, bardzo znanymi w świecie. Takimi jak na przykład Mark Zuckerberg. Mówiliśmy kiedyś o nim, właśnie właściciel Facebooku. Nie podlizujemy się teraz do niego, bo nie wiem, czy on ogląda nasze live'y. Natomiast zobaczcie tego człowieka, tak? Jeden z najbogatszych ludzi świata. Ubiera się bardzo skromnie. Widzicie jego rodzinę. Mieszka w normalnym domu. Nie mieszka w pałacu, gdzie jest złote sedesy, co niektórzy robią i nie wiadomo, czym jeździ i tak dalej. On tego nie potrzebuje. Tak? On po prostu ma pewność siebie zbudowaną na wartości, która jest niezwiązana z pieniędzmi. On taki był zanim został bogatym człowiekiem. Tak? Jest wiele takich ludzi, które poznaliśmy i to całe szczęście, że nie ma takie reguły, tak, że jak człowiek dochodzi do pewnego stopnia posiadania pieniędzy, to momentalnie mu odbija. Bogu dzięki, że tak nie jest. To jest taka zdrowe poczucie własnej wartości, a co za tym idzie pewności siebie, ponieważ właśnie, jeśli ma się pewne doświadczenia, czy też wiedzę, które są w stanie dać w jakiejkolwiek dziedzinie sukces, bo to może być mama, która wychowuje dzieci, to mogą być rodzice wychowujący dzieci, tak? Ta pewność siebie jest bardzo potrzebna wszędzie, w domu również. Nie tylko w robieniu jakichś biznesów czy w pracy, ale zauważcie, kochani, że bardzo brakuje takiej zdrowej pewności siebie. Bardzo brakuje tożsamości w Bogu ludziom, kim oni są, jaki dał im plan i cel życia. Bardzo uważam, że wielu ludzi jest skrzywdzonych, bo nie mają poczucia własnej wartości, a co za tym idzie, nie mają pewności siebie. Wstydzą się nawet okazywać. Ja to widzę bardzo często, słuchajcie. To są takie dwie skrajności, tak? Albo ktoś jest zadufany, najczęściej taki jest właśnie, że taki pyszałkowaty, albo ludzie po prostu są na tyle... To nie jest pokora i skromność, to jest fałszywa skromność i fałszywa pokora, czyli która wynika właśnie z niedowartościowania tego, kim się jest. Nie doceniają swoich talentów, możliwości, jakie mają. Nawet jeżeli ktoś dzisiaj, nie wiem, nie ma super jakiś sukcesu w takiej dziedzinie, pytanie, czy nie może mieć? Może mieć. Ale tylko ten, kto właśnie zacznie traktować siebie na 100% poważnie, doceni to, co ma. Mam ręce, mam nogi, mam umysł, mam oczy, uszy. Słuchajcie, wszyscy coś mają, każdy ktoś coś ma, co jest potencjalnym, naprawdę mega zasobem, ja bym nazwała, czy resursem, bo to nie jest po polsku, nie? Zasobem, który jest w stanie naprawdę dać rzeczy nie, absolutnie nie, wręcz limitowane.
To wszystko jest od Boga dane nam, jako talenty, jako dary, jako umiejętności, często słuchajcie, nawet wypracowane. Kiedyś, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale właśnie ludzie pewni siebie nawet tym, co robią dzisiaj, w tym, co, w czym się spełniają, też potrzebują mieć pewność siebie. I to wcale nie jest sprzeczne z tym, że oni są, nie wiem, zbyt skromni albo pokorni w tym, w co chcą zrobić, tak? Nie będę się tam nigdzie pokazywał, albo nie będę się będę się chował, bo ja nie za bardzo, albo nie czuję się zbyt dobry w danej grupie. Słuchajcie, okazuje się, że masę ludzi, którzy myśleli, że są przeciętni, stali się ponad nawet przeciętni, tylko dlatego, że mieli to coś, mieli pewność siebie. Mieli po prostu pewność siebie. Aha, okej, zrobię to, pokażę to. Na początku rodzinie czy bliskim ktoś ich zachęcił do tego, że oni poszli na działanie, nie wiem, publiczne dla wielu innych ludzi i okazało się, że to jest naprawdę coś niesamowitego. Ile ja ludzi spotkałam osobiście w pracy, którym się wydawało, że są przeciętnymi pracownikami. A ja mówię, słuchaj, ty nawet nie wiesz, jakie ty masz talenty, jakie ty masz umiejętności. Ja patrzę się na nich i ja widzę w nich na tyle więcej, niż oni sami w sobie widzą, że oni nawet chyba nie są w stanie nawet tego powiedzieć dziękuję za to Bogu, bo im tego przez gardło dzisiaj nie przejdzie. Bo oni myślą, że dokładnie na odwrót, że oni są niczym, że oni są nikim w tym wszystkim, co robią, że wcale nie są jak coś takie, coś nie wiadomo jacy. Ja mówię, ty naprawdę, naprawdę doceń z siebie. Zauważ to i doceń, bo jak ja znam już teraz tysiące ludzi, to ja ci mogę powiedzieć, to nie jest zwyczajność, tak, u ciebie. Ale tutaj wiesz co, ja bym chciał... I ta zdrowa pewność siebie jest w tym momencie bardzo potrzebna. Kochanie, tak. Ja bym chciał zachęcić każdego z was, którzy nas oglądacie, abyście wzięli na siebie taką odpowiedzialność i misję wręcz, żeby doceniać ludzi, których spotykacie na swojej drodze. Nie po prostu zwykłym dziękuję, bo to jest dobre, tak? Bo niektórzy nawet dziękuję nie powiedzą, ale właśnie to, co Agusia powiedziała przed chwilą, docenić człowieka. Bo słuchajcie, sobie sprawy często nie zdajemy, że jeżeli powiemy człowiekowi coś takiego, że to, co robisz, jest po prostu niezwykłe. Tak się cieszę, że cię spotkałem. Moje życie stało się bardziej wartościowe dzięki temu. O, nauczyłam się od ciebie. Wiecie, co się dzieje w tym momencie? Wewnątrz człowieka zasiewamy ziarno, które zaczyna kiełkować. I jeżeli będzie to nie jednorazowy proces, nie jednorazowy akt, tylko proces, tak? Nie akt, tylko proces, to w tym momencie ten człowiek zacznie być, wiecie, tak jak roślinka, która dostała nagle słońca i wody, tak, bo grunt już miała, słońce i wody, nagle widzimy, że ta roślinka, która wyglądała jako takie byle co, gdzieś myśleliśmy, że to jest jakiś chwast, może nie myśleliśmy, ale ktoś tak myślał, tak, to nagle okazało się, że to jest piękny kwiat. Piękny. Pięknie pachnie, a jeszcze jak przynosi później cudowny owoc. To jest właśnie coś takiego w życiu. Zachęcamy was do tego. Zachęcamy. To jest cudowna rzecz. Kiedy doceniacie innych ludzi, kiedy mówicie im o tym, nie trzeba kadzieć, nie wolno nawet tego robić, tak? Nie wolno robić pewne rzeczy na wyrost, bo to właśnie bardzo często powoduje, że takie niewłaściwe powiedzenie człowiekowi na wyrost powoduje, że on będzie żądał tego, jego ego będzie tego żądało, tak? Mówimy o właściwym docenianiu, tak? Takich ludzi jest dużo, Bogu dzięki. Myślę, że wy jesteście takimi ludźmi, ponieważ widzimy wasze wypowiedzi, widzimy, jak wy reagujecie na wiele spraw i bardzo się cieszymy, że jesteśmy teraz razem i możemy z wami tym się podzielić, bo to jest, słuchajcie, to jest rzecz, którą na co dzień spotykamy. I albo po prostu możemy powiedzieć tak, jak większość ludzi na świecie mówi, no trudno, świat jest zły, coraz gorzej. No, nie jest źle, nie jest tak, aż tak dobrze, niestety, wiemy o tym. Widzimy, że zacierają się granice, widzimy, że etyka i moralność w ogóle, generalnie cywilizacji nasze XXI wieku jest coraz niższa. Ale to nie znaczy, że nasza poprzeczka ma być niższa. To nie znaczy, że jeżeli cały świat gdzieś tam się pogrąża, że my też możemy sobie pozwalać na niektóre rzeczy. Innymi słowy, jak idziesz przez las, widzisz, że las jest zaśmiecony, my tak, jedną butelkę mniej czy więcej, po co tą butelkę będę brać do domu ze sobą, które tutaj śmieci? No może ktoś przyjdzie i pozbiera. Tak? My naszych dzieci na przykład uczymy, jak my idziemy do lasu, no to Bogu dzięki tutaj akurat w tym parku. To jest taka oczywistość. Pamiętam, słuchajcie, kiedyśmy byli w Kijowie, to nasze dzieci się rozpłakały. Autentycznie, bo chociaż w polskich lasach też można było to spotkać, ale tam to było totalnie, słuchajcie,
Dzieci się popłakały, ponieważ piękny, już nie dziewiczy, ale piękny las, ogromne drzewa. I jechaliśmy samochodem 2 kilometry w głąb lasu, leśną drogą i po prawej, po lewej stronie sterty śmieci. Musieliśmy kilka kilometrów w las się zagłębić, żeby znać w miarę czystą przestrzeń, żeby móc po prostu z rodziną piknik zrobić, tak? A nawet tam siedząc widzieliśmy, szkoda gadać, tak? No wyjaśnia dziecko, że po co tutaj obok ogniska leżą zużyte prezerwatywy, rozumiecie? No sorry, o tym mówię, ale aż do tego stopnia, tak? Ale co robiliśmy? My nie tylko zabieraliśmy swoje śmiecie, ale to, co mogliśmy zabrać i sprzątnąć, tak? Braliśmy worek, po prostu do tego worka, nie rękoma gołymi, nabieraliśmy i zabieraliśmy to ze sobą. My do dzisiaj tak robimy. Widzimy taką butelkę, to jest taka, wiecie, to jest taki drobiazg, tak? Ale on świadczy o postawie, on świadczy o docenieniu i on świadczy o tym, że pomimo to, że świat gdzieś tam się pogrąża, ale ty trzymaj te standardy, te Boże standardy. Ale tu właśnie jest potrzeba pokory. To jest potrzeba pokory. Bo co innego mieć taką pewność siebie, a ja wiem, co zrobić i to trzeba by było sprzątnąć, tu powinni sprzątać, tu powinni przyjechać, przecież w końcu płacimy podatki, poza tym są służby od tego, nie? Co będziemy dokładnie robić? No. Po prostu trzeba mieć pokorę. Coś sprzątaczem i tu się sprawdza, tak? Czy ktoś ma pokorę, ponieważ, to jest taki jeden tylko przykład, ale mama mi, ja taki przychodzę, jest po prostu masa każdego dnia, tak? Ale pokorę to jest wtedy potrzebna właśnie, kiedy robisz to po prostu pierwszy, robisz to najlepiej jak możesz, nie czekasz nie na innych, nie po prostu inicjujesz pewne rzeczy, dlatego że wiesz, że to możesz zrobić i to jest potrzebne. To pomoże i tobie, i innym ludziom. To jest oczywiste i nawet się nie zastanawiasz, tak? Nieważne, czy ty jesteś dyrektorem, czy ty jesteś właścicielem firmy, czy ty masz dużo kasy, czy mało kasy, to nie ma kompletnie znaczenia. Jeżeli jest coś, co mogę zrobić, jeżeli mogę posłużyć, jeśli trzeba posłużyć, nie tylko czy ja mogę, właśnie, jeśli trzeba to zrobić, to ja to zrobię. Koniec, kropka. I to jest chyba największa pokora, że pomaga się ludziom, pomaga się i służy się każdego dnia we wszystkim. To jest bardzo ważne. Zróbcie sobie takie małe zadanie domowe, tak? Każdego dnia rano wstańcie i pomyślcie, jak ja mogę, co ja mogę zrobić, żeby zbudować innego człowieka. No, najbliższa osoba, żona, mąż, tak? Dzieci. Najbliższa osoba, którą spotkacie, tak? Co możesz zrobić, żeby tą osobę słowem docenić? Słuchajcie, każdy z nas gdzieś zabiegany, skupiony na swoich sprawach, na swoich dylematach, które trzeba rozwiązywać na co dzień i tak dalej, tak? Tego właśnie, to jest bardzo ważny moment, tak? Żebyśmy nie lekceważyli tych małych drobiazgów w naszym życiu, bo życie, jak cały nasz organizm, składa się z małych komórek. Jeżeli na poziomie małej komórki będzie harmonia, jeżeli proces metaboliczny będzie niezachwiany, to cały organizm będzie czuł się komfortowo. I tutaj akurat Robert Padowski pisze, to jest wychowanie, które wnosi się z domu. Robert, witam Ciebie. Tak, dokładnie. No, myślę, że oczywiście, że młodzi ludzie, załóżmy około 20, wszystko to, co dotychczas robią, jak żyją, funkcjonują, to większość rzeczy wynieśli z domu. Ale jednak pamiętajmy o złotej zasadzie. Mianowicie, nie ma takiej możliwości, żeby się nie zmienić. Każdy dzień, codzienność powoduje, że nas kształtuje. Albo my mamy szeroko otwarte oczy i uszy, jesteśmy czujni na swoje serce. Czy jesteśmy pokorni, czy jesteśmy właściwą postawą wobec Boga. Przecież Bóg nas widzi, nawet jeżeli ludzie nas nie widzą. Bóg nas widzi. I to trzeba robić codziennie. Każdy z nas powinien przechodzić jako metamorfozę. Żeby ta pokora była ciągła. Tak? Jest napisane w Biblii, że bogactwo nie przychodzi z wysiłku. I dlatego się wojny nawet wygrywa. To w Starym Testamencie, w przypowieściach Salomona jest napisane, że konie były silne, że armia była silna, tylko wojny się wygrywa dlatego, że Bóg błogosławi, albo dlatego, że bogactwo Bóg daje i własny wysiłek nic do tego nie dodaje. Jeżeli masz błogosławieństwo, masz sukcesy. I to jest właśnie ta pokora też wobec Boga, która jest naprawdę niezbędna. Dlatego uważam, że, słuchajcie, pamiętacie Salomona? Najbogatszy człowiek na świecie, najmądrzejszy, słuchajcie, który nawet był królem, był sędzią. Salomon jest tego najlepszym przykładem. Najlepszym. Że zachował ten balans pomiędzy pokorą wobec Boga, ale stanowczością, mądrością i pewnością siebie, swojej pozycji, którą ma w Bogu przed całym narodem, którym rządził, że on potrafił tak sądzić, tak być mądrym królem, potrafił tak rządzić ludźmi, procesami. Za jego czasów zdarzyło się tyle zmian, tyle reform, tyle nowych rzeczy, które on wprowadził według woli Boga i to błogosławieństwo było absolutnie spektakularne.
I słuchajcie, czemu my nieraz stoimy na takiej zasadzie, pół życia przeżyjemy, za późno, albo widzimy pewne rzeczy i oceniamy z boku. Nie, słuchajcie, nie warto nawet oceniać, po prostu mamy wpływ jeden nawet na drugiego, nie tylko na siebie. Mamy wpływ na ludzi, nawet ten live wiemy, że spowoduje wpływ na wielu, wielu ludzi. To jest naprawdę niesamowite, żeby mieć wpływ, wystarczy albo udostępnić tego live'a, albo po prostu pogadać z kimś na ten temat. Zastanowić się nad pokorą właśnie w życiu, ale też i nawet mam pewnością siebie. Ja uważam, że najwięcej różnych fajnych idei, nawet w rodzinie. Słuchajcie, jak to jest trudno przebić się przez rodzinę, która jest malkontencka albo przyzwyczajona do pewnych nawyków i teraz wychodzisz z inicjatywą jakąś pewnie, słuchajcie, robimy to i to. I słyszysz ty wokół, nie, no co, coś w ogóle wymyśliła, albo jak to, co ty chcesz teraz... Słuchajcie, niektórzy myślą, że całe życie muszą dalej tak brnąć, bo reszta nie chce. Ale czują się pewni siebie, ale tej pewności siebie nie potrafią przekazać dalej. Nie potrafią, wiecie, to musi być energia, to musi być pewna moc, to musi być z modlitwą. Ja osobiście uważam, żeby był efekt, ta pewność siebie, żeby była zdrowa, to musi być też stanowczość, musi być pewność siebie i pewne rzeczy, które muszą, wymagają zmian. Czy to właśnie dbanie o ekologię, czy w rodzinie wartości, czy w pracy, żeby takiego leniucha po prostu najpierw zachęcić do pracy, a potem go wychować, żeby on nie był leniem, prawda? I wziął się za siebie, żeby wziął się za swoje życie, żeby żył inaczej. To trzeba mieć taką pewność siebie w tym, co się robi, żeby pióra tobie nie opadły i skrzydła tobie nie opadły za chwilę i on cię stłamsi. I środowisko na zewnątrz cię potrafi tak łatwo stłamsić, że naprawdę 99,9% świetnych idei, pomysłów, wartościowych decyzji niestety umiera w zarodku. Bo ludzie, którzy byli pewni, że powinni to zmienić, powinni to wprowadzić, powinni zrobić to, siam to, owam to, nie zrobili bo. Nie zrobili bo. I tych bo było zawsze za dużo. O jedno za dużo na pewno, gdzie po prostu się poddali. I to nie jest, słuchajcie, zdrowe. To uważam wręcz, że powinniśmy jako mentalność polska, prawda, w całym świecie, iść śmiało z tym i nawet jak nikt tego nie chce, słuchać na początku, robić samemu, służyć innym ludziom, przykładem, niech się śmieją, a potem będą się patrzeć i mówić, ty, a skąd ty masz taką moc? Skąd ty masz takie szczęście? No właśnie, jak ty to robisz? Ja chciałam tutaj dodać coś, że nie powinniśmy się zniechęcać tak. Tym, co spotykamy na swojej drodze, bo bardzo często ludzie zniechęcają się, mówią, czy to w ogóle warto, czy warto być innym, czy warto się wyróżnić właśnie pod tym dobrym, w tą dobrą stronę. Ponieważ większość ludzi tak tego nie zauważy, tak tego nie doceni, ale jeżeli robisz to dlatego, żeby zauważyli, docenili, to na pewno nie warto, tak? Bo bardzo często nie docenią, nie zauważą i nawet dziękuję nie powiedzą, a wręcz odwrotnie będą uważać ciebie za jakiegoś nienormalnego człowieka, nie z tej ziemi. Ale słuchajcie, właśnie dlatego zachęcamy. Bo wiecie, to jest jeden się myśleć w tym środowisku, które może troszeczkę daleko zaszło w tym złym kierunku. I słuchajcie, na niego wszyscy patrzą na początku i bardzo, bardzo tak, wiecie, z takim napięciem, co dalej, tak? O co mu chodzi? O co jej chodzi? Dlaczego tak robi? Dlaczego tak mówi? Dlaczego jest taka miła? Czego ona chce? Tak? Albo czego on chce? Albo dlaczego jest taka tak? stanowcza? Albo czego jest taka stanowcza, na przykład, tak? Z drugiej strony, tak? Ludzie są skłonni do oceniania. Jeżeli mamy sobie w pewien rdzeń, tak jak mamy kręgosłup, tak, do którego są przywiązane wszystkie nasze mięśnie, ścięgna, system nerwowy jest z tym związany i tak dalej, to jest po prostu jakby pień w drzewie, bo z tego drzewa nie ma, tak? To w związku z tym, to w tym przypadku powinno być w naszym w życiu duchowym, moralnym, etycznym, mieć taki rdzeń, właśnie wpaść to naszym dzieciom tak, i mało tego, wpływać na środowisko. Tak. Wpływać, okazywać wpływ i to stanowczy wpływ. Jeżeli widzisz gdzieś, że ktoś jest poniżany, komuś zabrakło nie tylko pokory, ale zwykłe kultury, ty powinieneś po prostu stanowczo bądź zadziałać. Pewny siebie. Bądź po prostu pewny być siebie. Pewnym siebie. Ludzie się boją. Bo robisz dobrze. Ludzie boją się, że ktoś im tam odezwie się w sposób niewłaściwy i tak dalej. Jeżeli widzisz, że ktoś jest krzywdzony, komuś nie tylko pokornie brakuje, albo w ogóle brakuje zwykłej ogłady, to powinniśmy reagować. Ja wiem, że bardzo często ludzie się boją, żeby nie oberwać, a szczególnie, jeżeli to jest sytuacja taka dwuznaczna, kiedy można życie stracić. Tutaj trzeba być mądrym, ostrożnym, ale słuchajcie, ja wam powiem tak. Jedna osoba, która ma pewność siebie,
która jest stanowcza, która zna swoją wartość i która wie, że jest również Stwórca Bóg, który jest nad wszystkim i daje mocy, siły. Jest w stanie jednym słowem zatrzymać nawet i Hama, i takiego niepokornego człowieka, i takiego człowieka, który być może ma dużo pieniędzy, ale nie ma w sercu i w sumieniu tego, co powinien mieć. Trzeba działać, kochani. Zachęcamy was do działania. Nie do mówienia, nie do gadania, po prostu takie, wiecie, przelewanie z pustego do próżnego, ale autentyczne do działania, krok po kroku. Zacznijcie od własnego środowiska, od własnej rodziny, tak? Od najbliższych ludzi, w własnej firmie, gdzie działacie, w własnym środowisku. I co jest bardzo ważne, nietolerowanie złej postawy również składa się na działalność nawet na Facebooku. Na przykład, o to, co mówi Kinga bardzo często, że ma już 700, brawo, my rozmawiamy, Kinga dumna, dobija. brawo. Słuchajcie. A kto nie wie, o co chodzi, to przeczytam komentarz. Tak. Mam 700, Jolanta Toprzewska była 700. Już post jest dziękczynny. Przepraszam, że wykorzystałam live wedutów, kocham zła, ale mam radochę. Gratulacje. Słuchajcie, no przecież po to jesteśmy razem. Jesteśmy, słuchajcie, jednym wielkim community, tak? Społecznością. My chociaż się nie znamy prywatnie, może faktycznie ja się znam osobiście, gdzieś ty chyba z jedną osobą, ja chyba z kilkoma na jednej palce, na jednej ręce zliczymy palców. Natomiast to jest niesamowite, że po prostu widzisz, wspieramy się, mamy taką właśnie społeczność, to jest właśnie Facebook, tak? Jesteśmy znajomymi, przyjaciółmi i słuchajcie, te relacje, naprawdę uwierzcie mi, z autopsji nam są niekiedy o wiele lepsze, bliższe niż z fizyczną osobą, której się nieraz widziałam i nieraz miałam taką fizyczną okazję rozmawiać. Musimy kończyć na dzisiaj, tak, ponieważ tak, my musimy pędzić tak do dzieciaczków, bo jesteśmy na wycieczce. Tak, na to, tak już trzeba. Ale wszystkich was pozdrawiamy i zachęcamy raz jeszcze, abyście trzymali pokorę non-stop i trzymali pewność siebie w tym, w czym trzeba mieć pokorę i wobec kogo trzeba mieć pokorę. Trzymajcie tą pokorę i pokora jest niezbędna non-stop. I nie zapominajcie o pewności siebie. Cokolwiek tak. dobrego na 100% robicie, słusznego, co jest wskazane, co jest dobre i pożyteczne dla wszystkich, dla ciebie przede wszystkim, a potem dla innych. Taka właśnie powinna być pewność siebie, bo tak jak Bóg nas uczy, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Więc trzymajcie tą pewność siebie, nie zapominajcie o sobie, o swoich celach, o swoich wartościach, które chcecie przekazać światu i o tym, co chcecie dać. Nie kosztem innych, wręcz przeciwnie. Razem z innymi jesteśmy w stanie zbudować coś fantastycznego. I ktoś to rozumie, że właśnie życie jest stworzone nie ja, tylko my. Tak, człowiek to jest nie, my. To nie jest ja i ja, tak? Ja i on, albo on i ja, tylko to jest my. Jest jedno ciało, jeden umysł, tak naprawdę jedno serce, tak? Bądźcie jednomyślni. Tak samo się buduje firmy, tak samo się buduje nie tylko rodziny właśnie, ale firmy, cudowne jakieś grupy, hobby, gdzie masz po prostu społeczności z ludźmi, gdzie musimy myśleć kategoriami my. Nigdy żaden sukces nie przychodzi w pojedynkę. Zawsze jakikolwiek sukces, nawet osobisty jednej osoby, tak, czyli osobisty sukces jednej osoby jest i wynika, jest jakby spójnią wielu ludzi, którzy się na to, do tego się przyczynili. Tylko oni myślą inaczej, że to o, ja taki byłem dobry, tak, ja cię nauczyłem, ja zrobiłem. To jest bzdura i totalna duma. Ale wy i mam nadzieję od dzisiaj cała nasza, słuchajcie, grupa będziemy przekazywać dalej wszyscy innym ludziom, wszystkim wokół nas, tak. żeby trzymać tą pewność siebie zdrową. Relacje z grupami, z ludźmi, dzięki którym po prostu mamy sens istnienia. Żyjemy też dla innych przede wszystkim, słuchajcie, nie dla siebie. I prosimy was, słuchajcie, dołączajcie takich ludzi do swojego otoczenia. Trzymajcie się z tymi ludźmi, wspierajcie się wzajemnie. Nawet jak prowadzimy live, zapraszajcie takie osoby, ponieważ tak jak napisała jedna z nas, chyba, że nie czuję się dziwaczką, tak, Dominika, że nie czuję się dziwaczką, dzięki temu, że mam właśnie właściwą osobę. Bardzo często, słuchajcie, chcę coś powiedzieć na sam koniec, tak? Że bardzo często ludzie, którzy żyją w świecie, widzą, że ich postawa jest tak rzadko spotykana, że jest takim, wiecie, muzealnym rarytasem, bo czasami w środowisku, w którym są, właśnie najbardziej popularne jest wychwalanie się, poniżanie, deptanie innych i tak dalej, że zastanawiałem się, że w ogóle lepiej się nie wysłuchać, w ogóle lepiej się schować gdzieś tam i nic nie robić. I właśnie zachęcamy, żeby wręcz odwrotnie. Zło dobrym zwyciężaj. Idź pod prąd. Zło dobrym zwyciężaj, tak? Amen. Idź pod prąd, otaczaj się takimi ludźmi. Nasze po prostu pragnienie ogromne, żeby otoczyć się tysiącami takich ludzi, żeby tylko taka armia ludzi, która była i offline, czyli na ziemi, i w internecie,
bo w ten sposób okazujemy wpływ. Tak. My potrzebujemy, my mamy misję życiową, każdy z nas, okazać taki wpływ. Dopóki żyjemy, dopóki jesteśmy w stanie cokolwiek zmienić na lepsze, powinniśmy to robić. I Bóg nam pomaga w tym wszystkim. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dzięki, że jesteście z nami. Pozdrawiamy was gorąco z Paragwaju. U nas jeszcze dzień. A wam cudownej nocy życzymy i oczywiście o 6 rano, kto potrzebuje Słowa Bożego, inspiracji porannej i chce być o 6 rano właśnie codziennie, polskiego czasu oczywiście 6 rano, to bądźcie, bo wtedy będzie właśnie początek dobrego dnia z Bogiem, z Biblią i ze mną osobiście. Także pozdrawiam was, pozdrawiamy was. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia jutro. Pa, kochani. Pa, pa.